Dzień dobry Państwu, witam Państwa z targów we Wrocławiu, jednych z lepszych targów książki w Polsce, które dzisiaj trwają już drugi dzień i rozwijają się coraz bardziej intensywnie, bo przybywa ludzi. Targi są w nowym miejscu, pod halą stulecia, pod halą ludową, jak mówią niektórzy. Miejmy nadzieję, że będzie kolejny sukces tej imprezy, bo co roku jest coraz lepiej. Natomiast ja chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym, z czym tutaj przyjechałem i w ogóle co jest ciekawego w naszej ofercie. Ponieważ, jak Państwo wiecie z bloga, od dłuższego czasu zajmujemy się produkcją rzeczy, które łączą w sobie słowo i obraz. Produkty te czasem nazywane są komiksami, a czasem inaczej. Chciałbym pokazać to, co mamy nowego. Tomasz Bereźnicki, który jest autorem rysunków, wpadł na taki pomysł, żeby narysować i opisać historię świata nowoczesnego. Tego świata dwudziestowiecznego, który się już w zasadzie zamknął dla nas, ale który jest ciągle przedmiotem inspiracji i badań. Świata, który się rozpoczął tak naprawdę jeszcze w stuleciu XIX i żeby ten niełatwy problem, niełatwy strumień dat pokazać w obrazie, przystępnym dla każdego czytelnika, również młodego. I stąd powstał pomysł na takie albumy. Źródłem tej inspiracji była sztuka japońska. Na początku XX wieku w Japonii wydawano takie zbiory drzeworytów, które ilustrowały i upamiętniały ważne wydarzenia z historii cesarstwa i one były opatrzone tekstem. Na pewno wiele osób to widziało. I Tomek wymyślił, że my zrobimy to samo, czyli pokażemy jakiś epizod albo kilka epizodów z dziejów i obudujemy to komentarzem. Tu akurat zaczynamy w roku 1864 od skandalu artystyczno-obyczajowego, czyli od pokazania Olimpii na wystawie paryskiej. A człowiek, który jest głównym bohaterem tej planszy, to jest Georges Clemenceau, premier, minister spraw wewnętrznych Republiki Francuskiej, przyjaciel artystów, kawaler Orderu Orła Białego, śmiertelny wróg Kościoła katolickiego i Niemiec. Te sprawy polityczne dotyczące relacji państwo-kościół przewijają się w naszym albumie często, ponieważ one są ciągle żywe. Trzecia Republika jest istotnym elementem politycznej układanki historycznej ze względu po pierwsze na swój system policyjny, który został potem skopiowany w wielu miejscach, prawda? Jeżeli ktoś pamięta taki serial, który był emitowany w latach 70. pod tytułem Brygady Tygrysa, to doskonale będzie wiedział, o co chodzi. Brygady Tygrysa to była tak zwana pierwsza nowoczesna policja francuska, zorganizowana przez tego Georgesa Clemenceau, ja go jeszcze raz pokażę, zwanego Tygrysem. To byli ludzie, którzy, jak tutaj widzimy, wyjeżdżali automobilami na miasto, uzbrojeni w długą broń i nie dawali szansy nikomu. Oprócz tego mieli oczywiście nowoczesne metody śledcze, czyli archiwum, daktyloskopie, portrety pamięciowe, natomiast byli to policjanci niezwykle brutalni. Skąd się ta ich brutalność brała? Proszę Państwa, ona się brała z namnożenia elementu anarchistycznego na ulicach Paryża. Ten zaś element anarchistyczny, który tam działał, wziął się z niebyle jakiego miejsca, albowiem w latach 70. XIX wieku prefekt policji Louis Andrieu wpadł na fantastyczny pomysł. Zamiast łapać anarchistów, syndykalistów, rewolucjonistów i wsadzać ich do więzień, zorganizował im gazetę, a następnie moderował całe życie przestępcze w stolicy. To jest stara francuska szkoła, żeby po prostu wykreować przestępcę, a następnie go złapać i zrobić wynik. Jednakowoż w pewnym momencie okazało się, że tych bandytów jest trochę za dużo i coś się nie zgadza w rachunkach.
W związku z powyższym trzeba było zorganizować specjalną policję, która ten Paryż oczyści. Najsłynniejszym wyczynem i najsłynniejszą akcją Brygad Tygrysa była likwidacja bandy Bonota, o której tutaj wspominamy, żeby zrozumieć, kim byli ci. Ta nadwyżka przestępców na ulicach Paryża, musimy sobie wyjaśnić, kim był pan Bonneau, zanim został sławnym przestępcą. Otóż pan Bonneau był wcześniej kierowcą Sir Artura Conan Doyle'a w Londynie. I on tu jest narysowany, prowadzi ze swoim pryncypałem, Sir Arturem Conan Doyle'em, taki wesoły dialog. To jest mechanizm, zasada, na której został zbudowany nasz album, a tutaj jest Louis Aragon, wybitny autor. Ja zawsze wszystkich zachęcam do powrotu, do czytania książek Aragona, tylko że oczywiście do odwrotnej interpretacji tej treści, którą on pisze. Louis Aragon jest naturalnym synem prefekta Andrew, nieślubnym dzieckiem. Czyli mamy tutaj taką, no nie metaforę, ale po prostu źródło rewolucji, proszę Państwa. Źródło rewolucji i poglądów lewicowych. Ono jest po prostu w prefekturze, żebyśmy mieli jasność i żebyśmy się pozbyli złudzeń. Rewolucja zaczyna się w prefekturze. Ponieważ, no, tak jak Państwo widzicie na okładce naszego albumu, mamy Józefa Piłsudskiego, który wiąże sobie na szyi, na czole, wiąże sobie cesarską flagę Japonii. I to jest po prostu, no, taki dialog ze słynnym zdjęciem, kiedy kamikadze taką chustę sobie na głowę zakłada. Jasne jest, że jest tu dużo wątków polskich. I to jest tak zrobione, że te wątki polskie są powiązane, no, z polityką światową. Tutaj mamy Wojciecha Kossaka, o którym wszyscy wiemy, że był malarzem batalistą, ale niewielu pamięta, że to był nadworny malarz cesarza Niemiec, Wilhelma II, przez całe 7 lat. Panowie się znali i lubili, bo Wilhelm uwielbiał Kossaka i uwielbiał jego obrazy. Kupował je i to jest taki przyczynek do tego, dlaczego Kossak był znienawidzony przez innych artystów, głównie tych modernistów. Trzeba sobie przeczytać wspomnienia Wojciecha Kossaka i tam jest zdanie, które wyjaśnia wszystko. Cesarz płacił dobrze i zawsze w terminie. Więc w zasadzie nic nie trzeba dodawać. Więc wszyscy koledzy Kossaka z Krakowa po prostu ziali dzikim jadem wobec tego człowieka. Chciałem pokazać, wątki polskie. To jest, proszę Państwa, Michael Wilfried Wojnicz, znany i taki bardzo dobrze ustosunkowany antykwariusz brytyjski. Z takiej wersji większość osób go zna. Odkrywca słynnego manuskryptu Wojnicza, czyli tajemniczego manuskryptu napisanego dziwnym, nieznanym językiem od prawej do lewej, zawierającego przedziwne ilustracje, nie rozszyfrowanego, nie odcyfrowanego do dzisiaj. Otóż Michael Wilfried Wojnicz, czyli Michał Wojnicz, to był członek pierwszego proletariatu, prowizor aptekarski z Lidy, kolega Ludwika Waryńskiego, który, kiedy proletariatczycy zostali aresztowani, próbował zorganizować tym skazanym na śmierć ucieczkę. Oni nie skorzystali z tej propozycji. Znaczy, ja podejrzewam, że podejrzewali, że los, który spotkałby ich po ucieczce, byłby znacznie gorszy niż powieszenie na stokach Cytadeli, więc po prostu woleli już zostać w więzieniu. Wojnicz został aresztowany i znalazł się przez moment w tym samym miejscu zesłania, co Józef Piłsudski, którego tutaj w takiej niepięknej pozie Tomek narysował, w miejscowości Tunka. Sobie tylko znanym sposobem skazaniec Wojnicz przedostał się przez Pekin do Londynu i tam już został słynnym antykwariuszem i odkrywcą manuskryptu. Ożenił się z Ethel Lilian Bull, córką wybitnego brytyjskiego matematyka, która napisała najbardziej jadowitą, najbardziej rewolucyjną, najbardziej antyklerykalną książkę, jaka kiedykolwiek powstała, czyli Szerszenia. To jest ważna książka, ja ją radzę Państwu przeczytać, dlatego że Szerszeń to jest powieść, która w samym Związku Radzieckim miała 2,5 miliona egzemplarzy sprzedanych. No to jest taka rzecz, którą komuniści wydawali jakby z oczywistych względów. Tam jest o złych policjantach papieskich, o nieślubnych synach księży, o dobrych rewolucjonistach produkujących bomby. Rzecz się dzieje w Toskanii, w państwie kościelnym. Ciekawy jest wątek taki, że
Kto jest najważniejszą osobą w Toskanii? Ostatnią instancją, jak do kogoś przychodzi policja, to trzeba wymienić funkcję tej osoby, żeby policja stanęła do pionu i się przestraszyła. Tą osobą jest ambasador brytyjski, proszę Państwa. Ambasador brytyjski jest najważniejszym człowiekiem w księstwie Toskanii w czasach, kiedy likwiduje się państwo kościelne. To jest interesująca plansza, ponieważ ja wybierałem takie momenty w dziejach w latach 1864-1914, które z mojego punktu widzenia mają swoją wagę. To jest Delta Jeniseju. To jest Delta Jeniseju. I to jest opowieść o wznowieniu żeglugi brytyjskiej do Delty Jeniseju. Dlaczego to jest ważne? Bo tamtędy przepłynęły prefabrykaty stalowe i szyny potrzebne do budowy kolei transsyberyjskiej. Przez północną drogę. Ta droga była czynna, jak Państwo pamiętacie, czytelnicy baśni jak niedźwiedź dobrze wiedzą, że ta droga była czynna dawno temu. Była czynna w XVI wieku, w XVII wieku. Potem za Piotra to zostało zarzucone. Ale w latach 70. powrócono do tej praktyki i brytyjskie okręty i statki kursowały do portów północnej Rosji. Tu mamy ciekawą sprawę, o której wszyscy na pewno słyszeli, ale słyszeli w kontekstach wodewilowych, bo to jest opowieść o zbrodni w zamku Mayerling, która się doczekała ekranizacji, gdzie filmu pod tytułem Mayerling, w którym egipski aktor Omar Sharif, zmarły niedawno, zagrał austriackiego arcyksięcia, a Catherine Deneuve austriacką arystokratkę niższego szczebla i niższej rangi. Ta sprawa dzisiaj nie jest podnoszona, bo to już nie jest ani ten efekt, ani żadnego waloru to nie ma. Natomiast cesarzowa Zyta, którą tutaj sportretował Tomek, przed śmiercią zasugerowała, czy wręcz wyznała, kto stał za tą zbrodnią. No i tutaj mamy taką delikatną sugestię, kto mógł stać za tą zbrodnią, prawda? Te kolory tych gazów prochowych mówią same za siebie. Natomiast główna bohaterka tej afery nie była bynajmniej chodzącą niewinnością, jak się to próbuje i to próbowało przekazać, ale była to pani, która ostro romansowała, głównie z brytyjskimi oficerami. Tutaj Tomek przedstawił tych brytyjskich oficerów, to są oczywiście kolejne wcielenia Jamesa Bonda, prawda? Jak każdy czytelnik łatwo zauważy. Przejdźmy może jeszcze, ponieważ my lubimy bardzo żarty i lubimy nawiązania do współczesności, to nie jest może specjalny powód do żartów, ale Tomek tutaj narysował krwawą niedzielę w Petersburgu, relacjonowaną przez BBC News. A na pierwszym planie jest Jacek Kurski, który robi sobie sweet focie, tak jak na Majdanie to było. Więc tu tych polemicznych akcentów jest sporo i jest z tym trochę uciechy. To jest jeden z powodów, dla którego ludzie to kupują. Nie sposób ominąć, opowiadając o świecie nowoczesnym, nie sposób ominąć przemysłu. Pan Mauser i jego genialny wynalazek, prawda? Nie sposób ominąć psychoanalizy. Pan Freud, a tutaj mamy lufę okrętu Dreadnought brytyjskiego, tak? Kolejnej jego odsłony, która zdecydowała o przewadze, po raz kolejny o przewadze floty królewskiej na oceanach. To jest ciekawa sprawa. To jest mój ulubiony bohater. To jest, proszę Państwa, Vincenzo Perugia. Bohater jednego z takich najważniejszych skandali początku XX wieku, którego się czasem do dzisiaj opisuje jako takiego biednego prostaczka z Włoch. To jest człowiek, który wyniósł Monę Lizę z Luwru. To stało się przed I wojną światową, obraz został wyniesiony, biedny włoski szklarz stwierdził, że Mona Lisa powinna się znaleźć we Włoszech i przez 3 lata ukrywał ją pod własnym łóżkiem. Taka jest wersja oficjalna. W końcu został schwytany przez toskańskich policjantów we Florencji. Sprawa została ujawniona. Sąd, widząc bezradność tego człowieka i jego taką prostoduszność, uwolnił go od zarzutów i Vincenzo wyszedł na wolność. Co zrobił? Pojechał do Paryża, otworzył sklep z obrazami. Więc nie ma takich rzeczy. Vincenzo Perugia był zawodowym złodziejem, który kradł sztukę, dobre obrazy, drogie obrazy, wybitne obrazy dla największych. Między innymi dla J.P. Morgana i dla króla Edwarda VII.
nasza opowieść, pierwsza odsłona opowieści o narodzinach świata kończy się znamiennym zamachem. Bynajmniej, znaczy zamach na arcyksięcia Ferdynanda jest tutaj również, ale to nie jest najważniejsza rzecz, bo o wiele ważniejszy jest zamach na Jaurèsa, przywódcę francuskich socjalistów, zamach na Jeana Jaurèsa, który, śmiem twierdzić, bez tego zamachu Francuzi po prostu nie poszliby na wojnę, robotnik francuski nie wziąłby kart powołania. Od Jaurèsa zależało wszystko. No i on został zamordowany w kawiarni Croissant. Przez kogo? No przez prawicowego ekstremistę, jak zwykle, prawda? Prawicowy ekstremista zabił socjalistę po to, żeby republika rządzona przez Georgesa Clemenceau mogła przystąpić do wojny z Niemcami i odzyskać Alzację i Lotaryngię. Takie to są historie i sądzę, że to jest jedyny taki album, który w ten sposób opowiada o historii politycznej, bez złudzeń, bez jakichś takich infantylizmów, rzekłbym. Teraz pokażę może drugą część. Druga część nazywa się Świat w ciemnościach i nie jest chronologiczna, ponieważ trochę nas nudzi chronologia. W związku z powyższym przenieśliśmy się w czasy powojenne w Polsce i tu już jest znacznie więcej Polski i znacznie więcej akcentów takich czytelnych dla współczesnego odbiorcy. Tutaj na okładce, proszę Państwa, każdy rozpozna łatwo, a jak nie rozpozna, to mamy sygnaturkę. To jest Leszek Kołakowski. I mnie ciągle ludzie pytają, proszę Pana, jak to trafić z tą historią do młodzieży? No to jest moja odpowiedź, jak trafić do młodzieży. A tu mamy Leszka Kołakowskiego, który też usiłuje trafić do młodzieży. Na tej okładce. Świat w ciemnościach, tak? Świat w ciemnościach, a na początku małpa. Prawda? A na początku małpa. Małpa i pomnik Lutra oraz zrujnowane Drezno. Dlaczego? Ponieważ założyliśmy sobie, że będziemy opowiadać o tej historii z punktu widzenia regionu. To znaczy, żeby nie używać perspektywy globalnej, ani nie używać perspektywy lokalnej, czyli żeby mówiąc o końcu wojny, nie mówić o Hiroshimie, ani o spalonej Warszawie, ale o czymś na poziomie regionu. I wybraliśmy Drezno. A dlaczego małpa? Dlatego, że najbardziej wstrząsający opis bombardowanego Drezna, proszę Państwa, znajduje się w powieści Sprawa pułkownika Miasojedowa Józefa Mackiewicza. I tam jest wstrząsający opis bombardowania ogrodu zoologicznego, z którego wydostaje się szympans. Wybiega na ulicę, szrapnel urywa mu dłoń i on natychmiast zaczyna płonąć. I biegnie ulicą płonąc i umiera. I to jest symbol tych czasów. I ten biedny szympans prowadzi nas tutaj poprzez wiele plansz, gdzie on tam jest widoczny. Tomek go wplótł jako taki leitmotiv, żebyśmy właśnie zyskali właściwą perspektywę. Opis polskiego pisarza zagłady niemieckiego miasta. Zaczyna się, jak widać, intensywnie, bo to jest Stanisław Ulam, o czym niewiele osób pamięta, polski matematyk ze szkoły lwowskiej, który pracował przy bombie. Jeden z twórców wielkiej bomby. Kolejna plansza to jest porównanie losu tak zwanych, no jakby to powiedzieć, osób podejrzanych o działalność komunistyczną w Stanach Zjednoczonych, tutaj mamy Charlesa Chaplina akurat, z losem no, polskich bohaterów podziemia antykomunistycznego. Chaplin Pilecki, prawda? Chaplin został wydalony, wyjechał sobie do Londynu i tam mieszkał, po czym powrócił i prowadził swoją działalność artystyczną, którą przecież w sumie lubiliśmy dalej. Mamy dwie sprawy, które w takiej formie obrazkowej zostały poruszone chyba po raz pierwszy. To jest sprawa proces Kurii Krakowskiej i sprawa biskupa Kaczmarka oraz pogrom kielecki. Tak? Mamy szalenie ważną rzecz, powojenną Łódź. Tak? Powojenną Łódź rządzoną przez Jana Frykowskiego, w której rozpoczął studia Leszek Kołakowski. A studiował tam Roman Polański i zrobił film Dwaj ludzie z szafą, prawda? Mamy dwóch ludzi z szafą. Ja się upieram, żeby w tej całej historii umieszczać wątki takie satanistyczne, czarnoksięskie.
I przypominam tutaj postaci, które pracowały i stały i firmowały swoją osobą wielkie wynalazki. I tutaj mamy Jacka Parsonsa. Jack Parsons to jest człowiek, który pracował nad paliwem rakietowym. Był to uczeń Aleistera Crowley i no miał taki zwyczaj, że te swoje prace laboratoryjne rozpoczynał od jakichś satanistycznych inwokacji, a potem już przechodził do rzetelnej chemicznej roboty. To był kolega Rona Hubbarda, znanego założyciela sekty scjentologicznej. No i tak to się, proszę Państwa, plecie do dzisiejszych czasów, prawda? My wiemy, kim był mniej więcej Ron Hubbard, wiemy, kim są scjentolodzy, ale o Jacku niewiele kto pamięta. A on nie miał szczęścia w życiu, dlatego że był trochę łapczywy na pieniądze i oprócz tego, że pracował dla rządu amerykańskiego, zaczął po cichutku pracować dla rządu izraelskiego. I pewnego dnia wszedł do swojej pracowni, odpalił palnik, a wszystko eksplodowało. No i niestety zginął. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby ominąć kwestię powstania państwa Izrael. Tutaj mamy piękny portret wzięty z autentycznej fotografii. To jest Menachem Begin. Menachem Begin, jest takie zdjęcie Menachema Begina, kiedy on z pasją przemawia. Jest rzecznikiem powstania państwa Izrael i jest tym człowiekiem, no, jednym z motorów tej koncepcji. Mamy sprawy polskie, czyli sprawy psychologii i cybernetyki społecznej, do której ja zawsze powracam. Czyli mamy Józefa Witwickiego, no i mamy sprawę tych różnych intelektualistów. Tu mamy Wisławę Szymborską w roli, znaczy Pszczółkę Maję, w którą wcieliła się Wisława Szymborska, i tajemniczego Don Pedro, który się zamienia w Sławomira Mrożka na koniec. Przejdźmy trochę dalej, ponieważ nie możemy zrezygnować z tych współczesnych akcentów, które się dzieją na naszych oczach. No więc jak mamy planszę opisującą śmierć generała Nila, no to musimy sięgnąć do Idy, prawda? Musimy sięgnąć do Idy i pokazać również tę panią. Ale chciałem pokazać coś innego. O czym to jest Nina Andrycz. To jest Nina Andrycz, a to jest jej mąż Józef Cyrankiewicz, który trzyma maskę Witolda Pileckiego, i kontekst tego jest oczywisty i jasny. A tu jest taka sprawa ciekawa, bo Nina Andrycz miała takiego nauczyciela duchowego, Roberta Waltera, mieszkańca Komorowa, pod Warszawą. W Komorowie do dzisiaj żywa jest ta legenda. No i ona wspomina w tych wspomnieniach, które zostawiła, że to była dla niej szalenie ważna postać. I kiedyś Walter został aresztowany i siedział 2 lata, był przesłuchiwany ciężko. I nawet Józef Cyrankiewicz nie mógł go wydobyć z więzienia. Więc proszę Państwa, no, jeżeli Józef Cyrankiewicz nie mógł kogoś wydobyć z więzienia, to znaczy, że w PRL-u działały siły, których się Cyrankiewicz nie imał, tak? Kto to był? Kim byli ci ludzie? Ponieważ motywem ciągle się powtarzającym w tych albumach obydwóch jest sztuka. Tam był Kossak, Matejko, Monet, tutaj mamy Tadeusza Kantora oraz ciekawą sprawę, bo niewiele osób pamięta, że po wojnie osoba, którą widzimy tutaj, czyli Izabela Czajka-Stachowicz w stopniu kapitana Urzędu Bezpieczeństwa, wykreowała i rozpropagowała w Polsce i za granicą tą tak zwaną Śląską Szkołę Okultystów, tych malarzy takich naiwnych, Ociepków i innych. I ona się tym opiekowała, czyli Urząd Bezpieczeństwa miał kontrolę nad tym malarstwem. Tego się nie mówi studentom na historii sztuki, a przynajmniej za moich czasów się tego nie mówiło. Być może to się zmieniło. Ale warto o tym przypomnieć. Warto o tym przypomnieć. Poznański Czerwiec i towarzysz Gomułka oraz kwestie węgierskie, które są szalenie ważne. Kończymy to powstaniem w Budapeszcie. Przedostatnią planszą jest plansza opisująca powstanie w Budapeszcie i śmierć Imre Nodzia. A tutaj
kolejne otwarcie, bo to jest jakby zapowiedź tego, co będzie później, czyli to jest Jean-Paul Sartre. To jest Jean-Paul Sartre. I myślę, że ten kolejny album poświęcimy latom 60. I chyba dojdziemy do końca epoki Gierka, ale to jeszcze jest do uzgodnienia. W każdym razie roli intelektualistów w kształtowaniu polityki europejskiej, światowej w latach 60., 70. i wczesnych 80. Tak to wygląda. Świat w ciemnościach i narodziny świata. Zaplanowaliśmy to, proszę Państwa, na 5 albumów. Miejmy nadzieję, że nam się uda to zrobić. Ja Państwa serdecznie zapraszam na targi we Wrocławiu albo na moją stronę korylus.pl, gdzie można to sobie kupić.